Witamy w Intuicje TV, pierwszy odcinek premierowy. Nowy rok. Tak, dokładnie. Wojciech Gałek. Piotr Krajski. Będziemy dzisiaj rozmawiali w ramach programu Nieznane Stany Filmu o filmie Ciemna Strona Miasta. Reżyseria Scorsese, Martin Scorsese. I na pewno możecie się zastanawiać, dlaczego w Nieznanych Stanach Filmu jest film, który... Film twórcy, który jest tak znany. Nieznane Stany Filmu ogólnie może dobrze wytłumaczyć, o co chodzi. No to tłumacz, to twój program, ty się rządzisz, ja tu tylko jestem jako osoba towarzysząca. To po prostu dział o filmach amerykańskich, które są mniej znane. Amerykańskie. Które niekoniecznie muszą być niskobudżetowe albo jakieś maksymalnie ofowe, ale po prostu są albo mniej znane w takiej szerszej świadomości wśród widzów, albo po prostu jakoś nie zdobyły takiej popularności. Krótko mówiąc, wchodzimy na Filmweb, jeżeli liczba głosów jest mniejsza niż 4000, to bierzemy to do programu. Tak? Myślę, że Ciemna Strona Miasta jest takim filmem najmniej znanym albo kojarzonym jako film Scorsese i często jak są jakieś rankingi, to ten film po prostu no jest gdzieś daleko, albo w ogóle nie wspominany, albo nawet ludzie, którymi rozmawiam, to nie kojarzą tego filmu jako filmu Scorsese. Może z pewnością niektórych zdziwić, kto grał główną rolę. Nicolas Cage. Mój ulubiony aktor. Nie no, żartuję. Nie jest ulubiony, chociaż go lubię. Nie, no, między nim dlatego go lubię, bo inni go nie lubią. Dobrze powiedzieć o tym, że sam film jest na podstawie książki Joe'a Connelly'ego Ciemna Strona Miasta. Oryginał to jest Bring Out of Dead. Tak samo w sumie oryginał filmu też jest. Książka jest o tyle ciekawa, że napisał ją sanitariusz pogotowia z Nowego Jorku. Nie są to jego jakieś opisane przeżycia dosłownie, ale na pewno czuć w samej książce to, że pisze to ktoś, kto się zna na rzeczy, tak, że to przeżył. O czym jest film? No, Cage gra główną rolę, czyli kierowcę ratownika medycznego w Nowym Jorku. Film jest z którego roku? Z 99. Jeździ głównie po nocnych patrolach. Sama zresztą akcja filmu rozgrywa się w ciągu trzech kolejnych dni. Nocy. Czwartek, piątek, sobota? No, nocy, przepraszam. Znaczy tam się pojawia dzień, ale to są takie krótkie. Czwartek, piątek, sobota, tak? Bodajże tak. Dobra. Za każdym razem jeździ z innym kolesiem w taksówce. Tak, w sumie można powiedzieć, że to są takie filmy spodziewane na takie trzy części, można powiedzieć przez to w jakimś sensie. No bo mamy trzy kolejne etapy podróży bohatera z kolejnymi ratownikami. No i każdy z nich jest zupełnie inną osobowością, tak? Co w ogóle, dlaczego akurat ten film wybrałeś tutaj? Dlaczego ci się podoba Ciemna Strona Miasta? Tego zacznijmy. Znaczy mi się wydaje, że ma taki niepowtarzalny klimat i zestawienie tego cierpienia, zła i jakby tego tematu, że sanitariusz, który nie udaje mu się uratować już któryś miesiąc żadnego pacjenta, żadnego chorego, jest zestawiony jednocześnie z tym czarnym humorem, który jednocześnie wyważa trochę ten film, a z drugiej strony oddaje chyba dobrze klimat właśnie ludzi, którzy siedzą cały czas w tej śmierci i właściwie to jest ich też trochę taki sposób na odreagowanie. No. Our mission to save lives. Our mission is coffee, Tom. Checking the mirror. If the patch turns green, you have to see a doctor immediately. Tak jak na przykład Markus, tak, jest pokazany tak no, mocno ironicznym świetle. W pewnym momencie rozminął się chyba ze swoim powołaniem i został lekarzem, zamiast być lekarzem dusz. Tak, ale i widać mocno to w scenie w klubie, która jest bardzo zresztą dobra. Pomimo tego, że jest trochę dziwny, tak, jest jednocześnie jakąś pozytywną postacią i on jest taki, właśnie to jest najbardziej komediowe sceny są właśnie z Markusem. Zasada numer 3, nie ma romansów z dyspozytorką love. Now, boy, you don't know nothing about rule number 3. Chodziło mi o to, żeby pokazać, że jakby nie jest jednoznaczne to, że ten film jest taki negatywny do końca, który nie ma jakiegoś przebłysku nadziei. Gdzie są jakieś rozmyślania na temat tej śmierci no i tego sensu ratowania życia ludzkiego i jest bardziej pokazanie takiego kryzysu, tak, tego bohatera. Ten sam wątek tej dziewczyny Rose, która nie była pierwsza osoba, której się Cage'owi nie udało uratować, prawda? Tak mi się wydaje. Mówię Cage'owi, a postać się nazywa na imię Frank. Tak, chyba. Znaczy chyba tak. W ogóle fajny jest ten motyw, że Rose, później twarz tej dziewczyny, pojawia się w zasadzie na miejscu każdej kobiety, którą mija kolejnego, każdej nocy i to jest jak pewnego rodzaju zwiastun każdej nieudanej akcji późniejszej. No. Where you going? Come on, Tom. City's burning. Ten film zrobiony jest trochę jak teledysk. W sensie... Znaczy, wydaje mi się, że są takie sekwencje, tak, ale niekoniecznie cały film. No cały film może nie, ale to są sekwencje dosyć istotne w
według mnie zresztą... Znaczy mi się wydaje, że one konsekwentnie są wtedy, kiedy oni jadą karetką, tak? Kiedy tak, mijają ulicę, kiedy ale... patrzą na siebie i jest pokazane takie przyspieszone tempo, kiedy ratują kolejne osoby. Tam jest zresztą ten... W tle jest ten dźwięk dyspozytora, tak? Który mówi... Zresztą sam Martin Scorsese udzielał głosu. A widzisz, to cię znajdziemy wreszcie. Jedna z kulminacyjnych scen, w zasadzie tłumacząca trochę cały ten sytuację Cage'a, przepraszam, Franka, będę mówił Cage, bo to Cage dla mnie Frank cały czas. Frank, dobra, nieważne, Frank. Kiedy jest pod wpływem narkotyku, środka usypiającego i zapada w ten sen i wtedy w tym śnie on sobie przypomina no właśnie sytuację z Rose. Tam nawet jest więcej niż teledysk, bo w sumie są te wizje tych wyciąganych tak, ludzi. Tak, ale to widać, że są momentami jest montowany obraz pod muzykę, a nie muzyka dostosowana do obrazu, tak jak też w tych sekwencjach z karetką między innymi, kiedy oni są już na totalnym haju momentami, zarówno emocjonalnym, jak i tym no, rzeczywistym, no bo Markus też za kołnierz nie wylewa. Chyba najbardziej religijna postać w tym filmie. Też charakterystyczny jest sposób oświetlenia, to jak jest pokazane miasto, tak, jak jest ta noc w ogóle pokazana i na pewno to też trochę koresponduje z historią, bo z jednej strony niby jest sanitariusz, tak, i to wszystko jest odwzorowane dosyć wiernie, tak, ich akcje i wydaje się, że to jest trochę taka surowa historia, tak, bez jakichś takich upiększeń, a z drugiej strony są te senne wizje, jest ten prześladujący go duchy, i to jest takie trochę surrealistyczne i właśnie sposób kręcenia tego filmu tak też to sugeruje, że to nie jest do końca realistyczny film, że na przykład oświetlenie, że bohaterowie czasem emanują tym światłem bardziej, tak? No. Na przykład bohater Frank w niektórych scenach wręcz wygląda jak jakaś anielska postać. Ja bym traktował to właśnie jako też pewnego rodzaju wykrzywienie tej rzeczywistości nawet, że ta biel nie jest taką bielą pozytywną trochę, raczej jest taka nienaturalna, nie w sensie nadnaturalna, znaczy w pewnym momencie tam momencie mówi, że jest takim trochę posłańcem śmierci, tak, że przychodzi tak naprawdę tylko po to, żeby towarzyszyć tym umierającym ludziom, a nie żeby ich ratować. To miejsce, w którym oni jeżdżą, tam gdzie ci sanitariusze się poruszają w tym sektorze, tak naprawdę ta dzielnica jest takim właśnie miejscem piekielnym, takim kręgiem piekielnym, bo właściwie wszyscy się łaniają z tych ciemności, nie ma tam żadnych pozytywnych postaci, jeżeli chodzi o ten tłum, o tych ludzi, którzy się pojawiają na ulicach, tak, tych wszystkich przechodniów. No bohaterowie też no, nie można ich nazwać pozytywnymi w takim dosłownym znaczeniu. No. Sorry, znaczy, no, każdy jest jakoś tam dotknięty, tak? Ale chodzi dotknięty. Mi o to, że... On dotyka, zwłaszcza ten ostatni... Frank? Nie Frank. Frank to jest Cage. Tom. Przez Sizemore'a grany. Tak. Tom Walls chyba, że się nie ma. No, przecież sobie jak baseballem leje narkomana, no to raczej tak, nie on jest dotknięty, można tylko on dotyka. Że... I took him to the hospital yesterday. I gave him a cup of water. It was very nice to him. No, Nowy Jork w ujęciu Scorsese to jest ewidentnie akurat... To jest Nowy Jork, nie Los Angeles. Nowy Jork. Ewidentnie piekło narodem z wizji Dantego, tak? Chaos totalny barw, dźwięków, postaci, zero porządku. Przecież znaczy, no tak. Nie ma żadnej stabilnej ostoi w zasadzie. No bo jest. Ja sobie nie przypominam. Byłoby trudno znaleźć. Z jednej strony można powiedzieć, że to jest bardzo pesymistyczne kino i bohater właściwie tak jest pokazany jego taki moment, kiedy już dochodzi do jakiegoś kresu wytrzymałości psychicznej jakiejkolwiek i widzi wszędzie tych umierających ludzi i tak naprawdę no, nie zdradzając tak zakończenia jakoś to się wszystko nie układa, chociaż można powiedzieć, że zakończenie daje jakoś tam... Zakończenie. Wszyscy umierają. Przemyślenia bohatera czasami są ciekawe, jeżeli chodzi o jego podejście do ratowania życia. Przed mówi, że ratowanie życia człowiekowi to jest taki najlepszy narkotyk świata, tak, że to jest jak zakochanie się, że wtedy słyszy muzykę, wysypują mu się kwiaty z butu, że jest cały jakiś taki uniesiony, tak, może, że ma poczucie, że go odzyskał tam poczucie, nie wiem, nieśmiertelności, tak, jakiejś nieskończoności i no jakby porównuje, że ratowanie życia to jest takie jakby działanie boskie niemal, że jakby Bóg działa przez tego człowieka, który ratuje życie, tak, i to jest ciekawe i z jednej strony on jakby tego nie neguje, on to opisuje jako jakieś takie doświadczenie własne. Wiadomo, że potem on sam ma problem z całą tą śmiercią i właściwie jego działania pokazują, że on raczej nie ma tej nadziei, która wiąże się z tym działaniem Boga, ale to jest ciekawy wątek i właśnie jakby pokazuje, że to nie jest taki jednowymiarowy ten film. You wonder if you become immortal, as if you've saved your own life as well. God has passed through you. Why deny it? That for a moment there... Why deny for a moment there
God was you. A jak ci się Cage podobał w tej roli? Znaczy... Bo Cage to jest temat sporny, tak? Ktoś słyszy film, o fajny film, a kto gra? Cage, o nie. Znaczy myślę, że Cage przede wszystkim pasuje do tej roli. To nie jest tylko to, że on po prostu pasuje tym wyglądem i to zmęczenie, ten wygląd i to wszystko robi po prostu jakby naturalnie. On pasuje do tej roli jako swoją osobowością, no. Tylko on też umie zagrać jednak takie partie jakiegoś takiego uniesienia, gniewu, trochę szaleństwa. I dobrze to chyba wygrywa właśnie przez to, że to się tak kontrastuje, tak, że on jest zmęczony i czasem ma te ataki. Hold this. If you let go, I swear I won't kill you. You have the nerve to sit here wanting to die and not go through with it? You make me sick! The body going until the brain and the heart recover enough to go on their own. He's better though, right? He's better. Cage jest dobrym aktorem, bardzo dobrym, tylko nie do każdej roli, to po pierwsze. Po drugie, musi mieć dobrego reżysera, no bo Oscara za coś w końcu jednak dostał, no a Oscara się nie dostaje za ładne oczy. Jakkolwiek nie wiem, czy Cage ma ładne oczy, czy nie bardzo. Never felt better in my life. How are you? To też o czym się nie, czegoś nie odnosiliśmy, że do jakby kontekstu tych lat 90., że może nam się bardziej kojarzyć amerykański szpital z Ostrym dyżurem, tak? I z tym, że może były tam, nie wiem, ja jest pełno... Ja nie oglądałem, przyznaję się, ja nie oglądałem Ostrego dyżuru. Ja śledziłem go, powiedzmy, fragmentarycznie. Tak, codziennie jeszcze nagrywałem w telewizji powtórki codziennie, tak, no, trzy razy. No pochaję się, wiesz, mogę wszystko z pamięci, każdy odcinek. Może i tam szpitale były jakieś przeładowane, może i było czasami jakiś Armagedon, że po prostu oni się rozdwajali, żeby ratować tych ludzi, ale ogólnie... Ci lekarze byli w takim świetle przedstawionym bardzo pozytywnym, tam jakby nie było jakichś problemów, ten szpital był właściwie takim, można by marzyć, tak? Takie na dobre i na złe w amerykańskiej wersji. Tak, tylko z większym budżetem, lepiej zrobionym i tak dalej. Lepszymi aktorami, ciekawszą fabułą. No, ale chodzi mi o to, że właśnie mamy taki obraz, powiedzmy, amerykańskiego szpitala, czy amerykańskiej służby zdrowia, czy w ogóle tych lat 90. amerykańskich, a tutaj ten szpital jest takim miejscem gorszym niż przytułek jakiś, tak? To jest ostatnie miejsce, do którego chciałbyś trafić. I jak popatrzysz na polski szpital, to myślisz sobie, że jesteśmy gdzieś... Znaczy, no jesteśmy dalej niż lata 90. w tym filmie. Twórcy NMZ wzorowali się na filmach Scorsese. Obraz lat 90. jest tu jakiś apokaliptyczny, tak jak w jakimś jednym z filmów. Tobie też by się skojarzyło z 12 małpami, tak? Tak, jeżeli chodzi o obraz lat 90. Jeżeli chodzi o obraz społeczeństwa. Surowa forma przede wszystkim, ten raczej w zasadzie przedapokaliptyczna wizja Stanów Zjednoczonych. Mówisz teraz o 12 małpach. Mówię ogólnie, tak? A. Że to jest wielki konglomerat, zresztą postacie prorockie, które się tam pojawiają. Jak? Prorockie, tak? Znaczy, ja bym tak nazwał. Wiesz, w Ciemnej stronie miasta ta zakonnica, o której ci wcześniej wspominałem, a w 12 małpach Terry'ego Gilliama przecież też ci teoretycznie przybysze chyba z przeszłości, tak to sobie wnioskują, tu przepowiadają rychłą apokalipsę. No tak, można powiedzieć, że z jednej strony może działa na to taka wizja, że się zbliża kolejne milenium i to może, działa na wyobraźnię, ale to jest dobry pomysł. Z drugiej strony też koniec wieku, który był tak strasznie krwawy i taki okrutny, najbardziej okrutny w dziejach, więc w sumie to też może sugerowało, że niektórzy twórcy się stwierdzali, że dobrze jest podsumować ten wiek, pokazując współczesność. No to też jest ciekawe, bo nam się raczej lata 90. kojarzą, wiadomo, też z powodu wieku, jakoś sentymentalnie. No, nasze lata dzieciństwa. Ale też Ameryka nam się kojarzy z tych seriali i filmów lat 90. raczej pozytywnie. Coś jeszcze masz do dodania? Ja nie. Nie wiem, że chyba polecamy ten film widzom. Ja polecam, znaczy ja uważam, że to nie jest film, który się ogląda dla przyjemności. Tak, na pewno jest to film na poprawę humoru. Na pewno porównaniu z książką, tylko że trzeba najpierw przeczytać, jest różnica i w książce jest to bardziej pesymistycznie zrobione i wydaje mi się, że Scorsese nie chciał pójść aż tak daleko. On się wpisuje trochę w styl Scorsese, prawda, że na przykład jak się porówna z Chłopcami z Ferajny i tam jest narracja taka z offu, jest mocno obecna. Czy taki właśnie trochę styl taki, że jest dużo różnych wątków pobocznych. Mnie bardziej u Scorsese uderza raczej jego, to powiem, ukierunkowanie na negatywne warstwy społeczne i emocjonalne u człowieka. No tak, lubi wyciągać to, co jest w człowieku, bo i Wilk z Wall Street, czy to też jest... Nowego Jorku, no to nie są miłe opowiastki o dobrych ludziach żyjących w ciepłym mieście. Więc pod tym względem Ciemnostronne Miasta się jakoś pisuje. Czyli co, polecamy, tak jak wcześniej mówiłeś. Polecamy, znaczy, i...
jeżeli ktoś uważa, że to nie jest znany film, no to może go przeniesiemy do innego działu, a jeżeli dużo osób stwierdzi, że to jednak jest... Tak, ktoś, kto nie lubi filmów Scorsese, to nie polubi z pewnością Ciemnej strony miasta, według mnie. No chyba, że ktoś zaczynał od Aviatora albo od Wilka z Wall Street. No a dzisiaj to tyle. W następnym odcinku będzie jaki film? Nie wiadomo. Się okaże. Czyli w takim razie na dzisiaj jeszcze raz tyle. Żegnamy Was. Piotr Krajski. Wojciech Gawek. Dziękuję. Jeżeli chodzi o wątki, że się skupiono na tej... Żeby nie było, on jest twórcą portalu Intuicy, więc jemu się należy więcej czasu na ten obejrzał. Ja tu się niczego... Nie, Solaria. No tu chciałem powiedzieć, nie. No dobra, no w każdym razie jest dużo takich... Dobra. A tu się okazuje, że się nie nagrywa.